Przyznam się Państwu, że jestem bardzo, ale to bardzo wzruszony, bo wreszcie czuję publiczność. Witam Państwa serdecznie, pozdrawiamy słuchaczy Polskiego Radia Rzeszów, pozdrawiamy publiczność w Sędziszowie Małopolskim, pozdrawiamy również wszystkich tych, którzy obserwują nas przez kanał YouTube. Roman Osiak, kłaniam się, witam serdecznie. Słoneczny Sędziszów Małopolski, jak zawsze gościnny, jak zawsze przyjazny dla nas i tak już jest od lat, to właśnie tutaj organizujemy Dinotop Festival i także przy okazji naszej corocznej imprezy takie wspaniałe okazje do spotkań na interpretację wielkich polskich przebojów. A dzisiaj prawdziwa ikona polskiej sceny rockowej, czyli zespół Perfect w wydaniu bardzo młodych ludzi, którzy wzięli udział w naszym konkursie, dotarli do tego finału i właśnie dzisiaj tutaj w Sędziszowskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury pokażą, co potrafią, jak zaśpiewają swoje interpretacje wielkich przebojów słynnego Perfectu. Drodzy Państwo, dziesiątka wykonawców, którzy tutaj się pojawią, to zarówno zespoły, jak i soliści i solistki, więc będzie czego i kogo posłuchać. Repertuaru na razie Państwu nie zdradzę, ale zdradzę Państwu, że trzeba się przygotować na spore emocje, dobrą zabawę. Zatem proszę Państwa, wszyscy ci, którzy słuchają teraz Polskiego Radia Rzeszów i obserwują nas na kanale YouTube, polecamy bardzo gorąco trzymać mocno kciuki za całą dziesiątkę. Dzisiaj poznamy laureatów, dzisiaj będzie również wręczenie nagród. Dzisiaj również napracuje się jury, a jury w składzie Elżbieta Lewicka, juror, przewodnicząca Komisji Polskie Radio Rzeszów. Dariusz Kozakiewicz, juror, gitarzysta zespołu Perfect. Witamy, Darku, serdecznie. Jacek Chrobak, juror, przedstawiciel Telewizji Polskiej Rzeszów. I Paweł Gnacek, juror Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sędziszów Małopolski. Zanim jurorzy udadzą się na naradę, najpierw muszą wytężyć słuch i posłuchać tych interpretacji, bo wiele naprawdę jest zaskakujących. Słyszałem ich na próbie, ale zawsze, proszę Państwa, koncerty te prawdziwe na żywo wychodzą nieznacznie lepiej. Proszę powitać ich gorąco. Oto pierwsi wykonawcy zespół Back to Rock i pocztówka do Państwa Jareckich.
Back to Rock, proszę Państwa. Zapraszam wokalistkę na momencik do siebie. Gorące brawa, tak. To była pocztówka dla Państwa Jareckich. Jeszcze chcecie braw, tak? Myślę, że tak, po tak długiej przerwie, proszę Państwa, pandemicznej. Aha. Jeszcze wokalistka w środku. O, i teraz brawa publiczności, proszę. I kto to powiedział, że słaba płeć? A teraz parę słów na temat zespołu Back to Rock się pewnie dowiemy. Przypomnę Państwu, że to jest to jeden z 10 wykonawców, który pojawił się w dzisiejszym naszym koncercie. Witam Cię serdecznie. Tutaj mikrofon. Jak masz na imię? Dzień dobry, witam. Wiktoria. Słuchaj, taka siła, taki power. Back to Rock, to znaczy, że na koniec, że na co dzień też ten rock? Tak, rock i blues. Skąd się wywodzicie? Skąd jesteście? Jesteśmy z Przemyśla. Aha. Od jak dawna gracie? W pełnym składzie, tym, który jest teraz, od roku. Mhm. Rok. Kiedy dowiedzieliście się, że my, Polskie Radio Rzeszów, organizujemy taki konkurs na przeboje perfektu, na interpretację, nie mieliście wątpliwości, że trzeba spróbować? Poczuliśmy po prostu, że to jest szansa dla nas i że czujemy się dobrze w takiej muzyce. I to jest nie lada orzech do zgryzienia. Znacznie tak, większy będą mieli dzisiaj jurorzy, ale to już ich problem. Ale zastanawiam się, wybrać, no bo, i mieliście no, dylemat? Tak, bo wiele utworów nam się bardzo podobało i no, czas wybierania był długi. W końcu padło na tę pocztówkę do Państwa tak. Jareckich. Słuchałaś dużo tego pierwowzoru, tego oryginalnego nagrania, czy miałaś swoją koncepcję, swoją wersję interpretacji? Znałam tę piosenkę oczywiście, więc znałam jakby brzmi, ale chyba na tym polega właśnie muzyka, żeby coś wziąć z tego, a nie po prostu dać jeden do jednego, bo to no, zespołu Perfect nie da rady podrobić. No. Nie da się, tak jest, to jest jedyny niepowtarzalny, oryginalny Perfect. Na co dzień jaką muzykę rockową, ja rozumiem i bluesa troszeczkę, tak. Dasz kilka przykładów, jakiego repertuaru, jaki repertuar gracie? Guns N' Roses. Jejku, przepraszam, ale się stresuję. Jeszcze sekundę, wyleciało mi teraz. Najlepszą muzykę rockową, jednym słowem. Najlepszą. O, i o to chodzi. Słuchaj, śpiewanie, granie coverów to do czasu, bo później trzeba mieć już własny repertuar. Czy nad nim również pracujecie? Macie własne pomysły? Tak, tak, próbujemy tworzyć coś swojego. No nie zawsze jest łatwo też, no ale jakoś powoli coś tworzymy, bo też jesteśmy jakby ze sobą, dopiero zaczynamy, ale staramy się, żeby każdy dał coś od siebie i powstało coś fajnego. Czy macie jakieś pomysły na koncerty? Występujecie gdzieś w ogóle? Zapraszani jesteście, czy na razie? Oprócz tego roku koronawirusowego, wiadomo. No właśnie, my jesteśmy razem od roku, więc za bardzo nie mieliśmy szans na występy. Czyli w takim dosyć trudnym okresie zawiązał się zespół. Tak, po prostu spotykaliśmy się w takich właśnie, no, w Młodzieżowym Domu Kultury w Przemyślu i tam w zasadzie były jesteśmy też w takim Domu Kultury, prawda, miejsko-gminnym, w Sędziszowie Małopolskim. To są takie miejsca, które są kuźnią talentów. To właśnie tutaj pojawiają się zespoły, tak jak wasz, Back to Rock, i występując mają szansę wypłynąć na szerokie wody. Więc jest to być może taka pocztówka nie do Państwa Jareckich, tylko pocztówka do innych tych, którzy słuchają was teraz poprzez Radio Rzeszów, poprzez kanał YouTube, że jesteście tutaj i że właśnie tak prezentujecie. Wyobraź sobie, że dzisiaj może być to taki moment, kiedy ktoś was zauważy i powie tak, oni. Tak, co ty na to? No, na pewno bardzo bym się ucieszyła, ale jakby ja uważam, że muzyka jest dla ludzi i nie dokoniecznie chodzi o sukces, tylko o takie dla mnie osobiście jakby dawanie jakiegoś fragmentu siebie, energii od siebie drugiej osobie, to jest coś niesamowitego, że ktoś jakby dzięki temu może nagle poczuć się lepiej albo no po prostu jakoś się łączy z tą muzyką. Dziękuję wam serdecznie za występ, dziękuję wam również tutaj wszyscy my w Sędziszowie. Było super, znakomite. Ta energetyczna pocztówka dla Państwa Jareckich w wykonaniu zespołu Back to Rock, proszę Państwa. Dziękuję serdecznie. Ja również. I przed nami kolejny wykonawca. Tym razem będzie to Wojciech Malinowski, który zaśpiewa piękny utwór. Jeden z moich ulubionych, chociaż tych ulubionych mam znacznie więcej zespołu Perfect. Odnawiam duszę. Wojciech Malinowski. Thank you.
Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Już nic nie muszą. Umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Odnawiam duszę. Gorące brawa, proszę Państwa. Wojtek Malinowski, odnawiam duszę. Zapraszam Cię, Wojtku, serdecznie. Zapraszam Cię do mojego nie green, ale blue roomu. Kilka słów. Zawsze chcemy się dowiedzieć o artystach, którzy się tutaj pojawiają. Chcemy Państwu przybliżyć ich postaci. Witam Cię. Jak tam? Już minęło? Była trema spora? Odrobinę. Odrobinę. Na co dzień już próbowałeś śpiewać coś z repertuaru zespołu Perfect? Tylko tą piosenkę, ale bardzo lubię słuchać. Skąd pochodzisz? Z Ławnicy. Gdzie to jest? Obok Mielca. Obok Mielca. Bo wiesz, odzew był szeroki na nasz apel, żeby stanąć w szranki tego konkursu i tych przesłano nam kilkadziesiąt propozycji, a ty jesteś w tej szczęśliwej dziesiątce, która zakwalifikowała się. Jaka była twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałeś się, że jesteś, że będziesz tutaj? Ogromne szczęście. Słuchaj, czy to znaczy, że ty marzysz może o karierze estradowej? Bo wiesz, popatrzyłem tak na ciebie, z takim stoickim spokojem, czyli opanowany, elegancko, wszystko gra i ten repertuar wyśpiewujesz, tak można powiedzieć, jakbyś go znał od zawsze. Czy ty myślisz, że to jest dobry pomysł na życie twoje, żeby być artystą estradowym? Chciałbyś? Kiedyś bym chciał. Tak? Tak. A twoje wzorce w takim razie, twoi idole? Słucham bardzo wielu artystów i nie wzoruję się po prostu, tylko zależy od piosenki, która mi wpadnie w ucho. Perfect to jest kawał historii polskiej sceny rockowej, polskiej muzyki rockowej. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz usłyszałeś ich piosenki, kiedy cię zachwyciły ich utwory? Pamiętasz ten moment? Nie pamiętam, ale to na pewno bardzo dawno było temu. Miałeś kłopot z wyborem spośród tych utworów? Odnawiam duszę. Piękny, wspaniały, nastrojowy utwór. Jak usłyszałem tę piosenkę, bo pierwszy raz ją usłyszałem przed
konkursem przed zapisami i nie słuchałam innych, bo zakochałam się w tej piosence. Słuchaj, jesteśmy dzisiaj w Sędziszowie, w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Nasza transmisja idzie na żywo na antenę Polskiego Radia Rzeszów i także przez kanał YouTube. Więc masz okazję pozdrowić swoją rodzinę, swoich najbliższych. Korzystaj z tego. A, no to pozdrawiam całą rodzinę, braci, no i babcie i dziadków. Trzymam kciuki, widzisz jak mocno? Zaciąga się twoje przygody. Wojtek Malinowski, proszę państwa. Dziękuję ci serdecznie. Szanowni państwo, czas na kolejnego wykonawcę z tej szczęśliwej dziesiątki. Tym razem będzie to Walentyna Maslowska w kołysance dla nieznajomej. Miłosnej studni już
więc boknie, śmiej się i płacz. Myli mnie nad przepaścią tęcz, aż w jedną krótką chwilę pojmiesz, po co żyjesz. Brawa, proszę Państwa, Walentyna Maslowska, kołysanka dla nieznajomej. Brawa dla akompaniatora, proszę Państwa. Fantastycznie nam zagrał, a Walentyna pięknie nam zaśpiewała. Czy mogę Cię prosić, Walentyno, na momencik do mnie? Mogę Cię zaprosić? Uważaj tutaj, pozwolisz, podam Ci rękę. O, już super. Aj, witam Cię serdecznie, tu jest mikrofon. Dzień dobry. Cieszę się ogromnie, że dołączyłaś do grona tych, można powiedzieć, już laureatów, bo to jest ścisły finał naszego konkursu na interpretację piosenek zespołu Perfect. I z kołysanki dla nieznajomej wyszła kołysanka dla nieznajomego. Powiem szczerze, że chciałbym, Maciek, ty też, nie? Chciałbyś usłyszeć taką kołysankę. No każdy by z panów tu chciał taką kołysankę usłyszeć. To celowy zabieg, postanowiłaś jednak troszeczkę tam zamieszać w tekście. Oczywiście. Jestem kobietą. Tak, żeby adresatem był mężczyzna. Mhm. Nie miałaś wątpliwości, że akurat ten utwór zaśpiewasz? No tak, bo było nasze ogłoszenie, że robimy konkurs, że robimy związany z interpretacją Perfektu. Od razu pomyślałaś sobie, to musi być kołysanka? No myśleliśmy przez jakiś czas nad wyborem, natomiast stwierdziliśmy, że wybór bardzo znanej piosenki jest też bardzo dobrym wyborem, ponieważ cover musi być właśnie taki, żeby zmienić całkowicie i żeby też dobrze brzmiał. I oczywiście nie nam oceniać, jak zrobiliśmy, ale bardzo się staraliśmy. Czy to twój pierwszy występ publiczny? Nie. No to zdasz troszeczkę ze swojego życiorysu artystycznego, kilka szczegółów, jak dawna śpiewasz, gdzie kształciłaś głos, skończyłaś jakąś szkołę muzyczną? Nie skończyłam szkoły muzycznej, natomiast śpiewam od dziecka. Studiuję teraz jazz i muzykę rozrywkową w Rzeszowie. Piszę własne piosenki, nagrywam, biorę udział w konkursach. Jeszcze powiedz, że grasz na ukulele. Troszkę, zdarza mi się. Tak czułem, tak czułem. Czyli będziesz klasyczną songwriterką, to dzisiaj bardzo modne, to dzisiaj na tak zwanym topie. Czyli nie jestem pewna, czy klasyczną, ale... Aha, czyli będziesz songwriterką i to wystarczy. Twoje imię i nazwisko, czy to znaczy, że korzenie masz... Tak, mam korzenie ukraińskie, natomiast też mam bardzo dużo innych korzeni. Aha. A też mam ormiańskie korzenia i też mam polskie korzenia i dużo tam nas jest. Słuchaj, sporo tych korzeni, ale sporo także pewnie zainteresowań muzycznych. To, co dzisiaj słyszymy, to oczywiście repertuar rockowy, również jeżeli chodzi o nastrojowe kompozycje, piękne ballady z repertuaru Perfektu. Ale czy na co dzień też obcujesz właśnie z taką muzyką, czy bardziej na przykład R&B, soul, nie wiem, tych gatunków jest sporo? Mam bardzo, bardzo różnorodne upodobania muzyczne. Szerokie spektrum. Tak, tak. Mhm. Przepraszam, jeśli jakoś się wypowiadam. Czy trudno znaleźć takiego akompaniatora? Jest świetny, zgadzam się. Jest świetny. Myślisz, na co dzień z nim występować? Bo dobrze wam idzie. Dobry duet. Pracujemy nad autorską muzyką razem. Mhm. Mhm. Jakie są twoje piosenki? Piszesz teksty? Mówisz, o czym piszesz teksty? No są to wyniki moich obserwacji, niekoniecznie nawet moich przeżyć. Możemy się umówić kiedyś, że zaprezentujesz nam, na przykład w Radiu Rzeszów, w studiu? Absolutnie nie ma problemu. Tak? To jesteśmy już umówieni. Walentyna Maslowska, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. W swojej wersji kołysanki dla nieznajomej, czyli wersja dla nieznajomego. Dziękuję Ci serdecznie. Jeszcze raz Ci pomogę tutaj przejść. O, wspaniale. Już kolejni wykonawcy są, proszę Państwa, przygotowani, a Państwo, mam nadzieję, przygotowani tak, żeby oklaskiwać ich na początku i oczywiście na końcu. A przed nami Aleksandra Kendra, zespół Wave i Raz po Raz.
każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone od lat. Czasem myśl mi nie daje spać, kto chodzi bokiem, kto chodzi bokiem. Kiedy ja chcę zielony być, dogrzać słońcem i deszczówkę z chmur pić, wtedy mnie dopada myśl, kto ma ochotę o świat lepszy się bić. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Może pięć komet, deszcz i śluz, chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół, zamiast spaść w górę mknie. Może ja jadłam inny chleb, może księgi czytywała mnie te. Patrzę w ekran i wciąż pytam się, czy świat na głowie to jedyny nasz wkład. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Rok może pięć komet, deszcz i śluz, chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół, zamiast spać w górę mknie. Gdy o tym myślę, w głowie zamykam, śmiać się czymś włosy rwa. Muzykę słyszę, ciało nas, mówią wprost, że to finał. Rok może pięć komet, deszcz i śluz, chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół, zamiast spaść w górę mknie. Raz po raz straszą nas, mówią wprost, że to finał. Deszcz i śluz, chyba że tęgi łeb myli się i kurtyna w dół, zamiast spać w górę mknie. Każdy z nas swoje ścieżki ma, wydeptane i sprawdzone. Aleksandra Kendra, zespół Wave w przeboju Raz po raz z repertuaru zespołu Perfect. Gorące brawa publiczności w Sędziszowie. Przypomnę, że na żywo transmitujemy na antenę Polskiego Radia Rzeszów i kanał YouTube właśnie finał konkursu na interpretację przeboju zespołu Perfect. Kłaniają się pięknie Państwu. Ola, zapraszam Cię na minutę rozmowy, jeśli pozwolisz. Pomogę, jak zawsze. Witam Cię serdecznie. No, powiem Ci szczerze, przyznam się Państwu, że rzadko miewam ciarki, ale dalej mnie trzyma. Dziękujemy bardzo, bardzo nam miło. A tak reaguję tylko przy bardzo dobrych wykonaniach. Słuchaj, lubię taką cudowną artystyczną bezczelność, kiedy w dobrym tego słowa znaczeniu, kiedy artyści postanawiają
sporo pomajstrować przy utworze, ale jednocześnie nie tracią swojego charakteru. Ty tak samo postanowiłaś wraz ze swoimi kolegami zespołu, znakomicie się spisali przy okazji, brawa dla nich, że jednak ten utwór raz po raz zabrzmiał łagodnie, jak na kobietę przystało. Dlaczego raz po raz? Ola. Ten utwór ma naprawdę bardzo ważny przekaz. Wydaje mi się, że w tych czasach, które teraz mamy, jest on naprawdę bardzo ważny i utożsamiam się z nim. Ja ten utwór zrobiłam po swojemu, ale zachowałam jakby całą podstawę. No, utwór jest naprawdę cudowny, więc tak się stało, że właśnie ten utwór dzisiaj na dzisiaj przygotowaliśmy. Czy to ty go zaaranżowałaś, czy wspólnie z kolegami? Nie, bez chłopaków bym na pewno sobie sama nie poradziła. Rozumiem. Od jak dawna śpiewasz? Od jak dawna masz tę przygodę z piosenką? Tak naprawdę śpiewam od około 6 lat. Uczę się śpiewać, ale z chłopakami gramy tak naprawdę od niedawna, ponieważ od początku pandemii prawie, no od roku, można tak powiedzieć. Jak kobieta czuje się w repertuarze męskim? No wiesz, tu Grzegorz Markowski, pierwowzór, prawda, perfekt, a tutaj utwór w wydaniu kobiecym, a jednocześnie złapałaś tę taką szczególną drapieżność, tam była taka chrypka szczególna i to już świetnie zabrzmiało. To także twój pomysł. Bardzo mi miło, dziękuję. Zrobiłam to po swojemu, ja bardzo dobrze czuję się w takich utworach, także po prostu pokazałam całą siebie, nikogo nie udawałam i myślę, że to właśnie wychodzi najlepiej. Słuchaj, my, Polskie Radio Rzeszów, od 70 lat lubimy być pierwsi, wiesz? Powiedz mi, że to było pierwsze wykonanie publiczne twojej piosenki Perfektu, raz po raz. Szczerze? Tak. Tak. O to pierwszy chodziło. Raz też śpiewaliśmy z chłopakami jako zespół, więc taki debiut. Czyli debiut, można powiedzieć. Tak. Świetnie. Bardzo ci dziękuję za występ. Gorące brawa, proszę Państwa. Ola Kendra i zespół Wave, raz po raz. Jeszcze raz się przeprowadzę tutaj tą taką ścieżką bezpieczeństwa. Dziękuję, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, już za moment półmetek naszego dzisiejszego spotkania, konkursu, w którym oceniamy interpretację repertuaru piosenek z repertuaru zespołu Perfect. Teraz przed Państwem Sylwia Piotrowska i utwór Trzeba żyć. Świt w więzieniu mego ciała, budzę się. Czuję, jak me serce więźnia tłoczy krew, żeby wstać, żeby iść, żeby żyć. Kiedy ziemia drży, drży też serce me. Kiedy płacze ktoś skrzywdzony, płacze też. Trzeba wstać, otrzeć łzy. Trzeba żyć. Wierzyć, że z więzienia ciała można wyjść. Trzeba wstać i wierzyć, że po drugiej stronie dobro jest. Muszę iść, to przecież Stwórca kazał memu sercu bić. Trzeba rąk przychodzą nocą głodne psy. Ich skowyt szarpie me sumienie, rani sen. Lecz trzeba śmieć,
trzeba być, trzeba żyć. Trzeba wstać i wierzyć, że z więzienia ciała można wyjść. Trzeba wstać i wierzyć, że po drugiej stronie dobro jest. Muszę iść, to przecież Stwórca kazał memu sercu bić. Trzeba po drugiej stronie dobro jest. Zabierz mi wrażliwość na bezbronnych, strach i ból. Muszę iść, to przecież Stwórca kazał memu sercu bić. Trzeba żyć i wierzyć, że z więzienia ciała można wyjść. Dani okruch swego płodu, pozwól odkryć w sobie spokój, pozwól we mnie życie wzbudzić, pozwól jeszcze mocniej poczuć. Daj mi okruch swego płodu, pozwól jeszcze mocniej poczuć, 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 poczuć. Sylwia Piotrowska, proszę Państwa. Trzeba żyć. Gorące brawa, proszę Państwa, publiczności. W Sędziszowie Małopolskim, skąd na żywo nadajemy na antenę Polskiego Radia Rzeszów i na kanał YouTube nasz konkurs na interpretację piosenek zespołu Perfect. Zapraszam Cię serdecznie. Znajdziesz dla mnie minutę? Świetnie. Zapraszam już tradycyjnie. Pomagam. Witam Cię serdecznie. Jak to miło. U nas w Radiu Rzeszów zawsze jest miło. Bardzo. Taki mamy klimat, takie mamy właśnie nastroje. Bo wiesz, kochamy muzykę, ale chyba nie my jedyni, bo widzę, że ty też. O, ja uwielbiam muzykę. Słuchaj, trzeba żyć. Ta piosenka to właśnie trzeba żyć. A czy w twoim przypadku da się bez muzyki żyć? Jak tak oceniasz? Nie, nie da się żyć bez muzyki. Ja tu chyba udowadniam to, że wiek nie ma znaczenia, bo jestem dziewczyną już w pewnym wieku. I nigdy na marzenie nie jest za późno i chciałabym wszystkim przekazać to, że warto te marzenia realizować, warto próbować, nie wolno się nigdy poddawać, jeśli ma muzyka się w sercu, to trzeba iść do przodu. Pomyślałem sobie, patrząc na Ciebie występującą tutaj przy mikrofonie, kto to kiedyś wymyślił słaba płeć? Jaka to słaba płeć? Dziewczyna z takim głosem, fantastyczne warunki wokalne, od wielu lat już śpiewasz? Dawno. Jak każdy pewnie muzykujący mówi tak samo od dziecka. Tak, od dziecka. Ale myślę o takim, wiesz, bo niektórzy zajmują się tym takim śpiewaniem, można powiedzieć, amatorskim, ale często śpiewając, a inni w zaciszu domowym. Różnie z tym bywa. Powiem tak, jeśli chodzi o zespoły, to z tym to różnie bywało, dlatego że jestem mamą czwórki dzieci. Na nudę nie narzekam. I też śpiewają. Próbują. Tak czułem. Chociaż do niczego nie namawiam. Niedaleko nie pada. Zmuszam. Jabłko od jabłoni. Tak, serdecznie dzieciaki pozdrawiam, bo wtedy w tej chwili oglądają z mężem, przyjaciółmi. Także pozdrawiam serdecznie. Gorące brawa dla mamy. Sylwia Piotrowska, proszę Państwa. Za moment już kolejni wykonawcy. Słuchaj, Perfect.
O tym zespole, o repertuarze można by mówić bez końca. Piękny blues, wspaniała kompozycja, ale taka piękna piosenka, rzadko pojawiająca się, może troszeczkę są takie utwory, które są nieco zapomniane, ale pięknie brzmią, kiedy wyciągamy je odrobinę z lamusa i odświeżamy i czujemy znowu ten pierwowzór, ten błysk pierwowzoru, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy tę piosenkę. Trzymałaś to specjalnie na ten konkurs, na to dzisiejsze spotkanie, czy miałaś jakieś dylematy, że może to, powiem, a może... Nie, ja wiedziałam, że to będzie ta piosenka, dlatego że... Dla mnie bardzo duże znaczenie ma przesłanie, a ten tekst idealnie mi pasuje do obecnej sytuacji, do tego, co mamy w tej chwili, co nas otacza. Trzeba żyć pomimo wszystko. Proszę Państwa, perfekcyjna dziewczyna, która czuje bluesa, Sylwia Piotrowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci bardzo. Wszystkiego dobrego. Tak jak powiedziałem, jury, proszę Państwa, dzisiejszego naszego konkursu, naszego przeglądu będzie miało twardy orzech do zgryzienia, bo... Jak Państwo zauważyli, kolejni wykonawcy zaskakują nas poziomem coraz wyższym i także jury na pierwszym etapie miało spory problem z wyłonieniem tej dziesiątki, no ale w końcu się udało, jak Państwo widzą, creme de la creme, najlepsi z najlepszych. Najlepszych dzisiaj u nas pojawiają się w Sędziszowie i mogą ich Państwo także usłyszeć na antenie Radia Rzeszów na żywo, podkreślam, na żywo i także na naszym kanale YouTube. Polecam bardzo gorąco wszystkie te miejsca, gdzie można zobaczyć, usłyszeć relacje z Sędziszowa Małopolskiego. Kolejni wykonawcy przed nami i kolejny z repertuaru Perfect utwór. Tym razem Magdalena Białorucka, Ogorzelec i głos. To jest pokuty czas, aż amok w nas wypali zwolna się do cna. I ciekawi mnie, kto wyzna wreszcie winy swoje, dystansu metr onieśmiela. Nie klei się rozmowa, ze słowa znika treść, choć rośnie strach, przybywa wciąż przeklętych miejsc. Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo pożałujesz, a ty robisz co chcesz, gdy pojmujesz, że źle, by naprawić błędy, za późno jest. Ten świat niezwykły tak, miliony lat orbitą swoją pnie, a to, co początek ma, mieć musi kiedyś także finał. W bezsenną noc podziwiamy, jak niepojęta siła steruje ruchem gwiazd. Czy tam jest ktoś, kto jeszcze raz nam szansę da. Czasem jakiś głos mówi ci, nie rób tego, bo pożałujesz, gdy rozwijasz swój plan, a nie mieszkasz tu sam. Ta planeta domem wielu jest. Czasem jakiś głos ci, nie rób tego, bo przeholujesz, robisz sobie na złość, mają ciebie już dość, pytaj za
późno jest. Brawo, proszę Państwa. Magdalena Białoruska-Ogorzelec utworzy głos Madziu. Przepięknie, przepięknie. Gorące brawa publiczności. Proszę Państwa, nadrabiamy ten rok, kiedy nie mogliśmy klaskać, prawda? To dzisiaj to ze zdwojoną siłą. Czy mogę Cię prosić do mojego Blue Roomu? Witam Cię serdecznie. Tutaj już mikrofon mam do Ciebie przygotowany. Wspaniale. Słuchaj, my się chyba skądś znamy. Chyba tak. Podczas ostatniego pobytu mojego, podczas Dinotopu, spotkaliśmy się na pięknym rynku w Seniszowie Małopolskim. Zgadza się. Wtedy pracowałaś nad muzyką, a tutaj dzielnie Cię wspiera miasto. Bardzo dzielnie. Nie zmieniło się nic? Nic się nie zmieniło. A jeżeli już to na lepsze? Tylko na lepsze. Słuchaj, jak to jest z tą muzyką? Bardziej rockowa? No bardziej folkowa, ale tak stwierdziłam, że trzeba próbować wszystkich sił, a że Perfect też blisko od najmniejszych lat, to dlatego też tutaj jestem. Nie pytam Cię, od jak dawna śpiewasz, bo wiem, że od dziecka, tak jak wszyscy, prawie wszyscy, a zapytam Cię, czy ten na co dzień, te Twoje pomysły w okolicach folku realizują się w taki zmaterializowany sposób, mam tu na myśli płytę, bo wiem, że utwory, tak, ostatnio dotarł do nas, do Radia Rzeszów, także utwór od Ciebie, piosenka piękna. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo nam się spodobała. Czy myślisz, tworząc taki repertuar, tylko o sferze tekstowej, czy również o instrumentalnej, muzycznej, kompozycjach? Jak to jest od kuchni u Ciebie? Tutaj chyba wszystko tak naprawdę musi współgrać ze sobą. Ja zaczynam od tekstu, ale staramy się bawić tą muzyką i dodajemy jak najwięcej instrumentów, trochę wschodnich, tang, dramy i różne inne darabuki i tak dalej, czyli jak najwięcej takich nie tylko naszych polskich, ale też wschodnich instrumentów. Ale jednak coś Cię skusiło, żeby wziąć udział w tej rywalizacji, w tym konkursie i spróbować tak swoich sił w repertuarze rockowym. Perfect. Kawał historii. Kawał historii, zarówno teksty, ale też i muzyka, no, potężna. Ja myślę, że nie ma takiej osoby na świecie, która nie zna Perfectu. Przez jakby tyle lat tworzyli wspaniałe rzeczy i myślę, że każdy ma tego świadomość. Twierdzę, że każdy szanujący się zespół rockowy powinien mieć w swoim repertuarze chociaż jedną baladę, ale też Perfect tak ma ich co niemiara. A ten utwór głos jest, jak wiesz, głosem szczególnym i utworem szczególnym, bo nagranym na finał historii Perfectu, specjalnie dla wszystkich fanów przez 41 lat, którzy towarzyszyli zespołowi Perfect. Proszę Państwa, brawa dla Perfectu. Brawa. Tak jest, proszę Państwa, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy serdecznie. To były wspaniałe muzyczne lata. Mam nadzieję, że także ta muzyka, która zostanie z nami, a przecież to jest marzenie wszystkich artystów, będzie muzyką wielopokoleniową i cieszę się niezmiernie, że dołączyłaś do grona wykonawców, żeby zaprezentować swoją wersję tego pięknego utworu, tej pięknej kompozycji. Serdecznie Ci gratuluję bardzo występu. Dziękuję. No i czekamy na jury. Tak jest. Dziękuję niech pracują bardzo. Za chwilę, niech pracują. Magdalena Białoruska-Ogorzelec, dziękuję serdecznie. Dziękuję również. A przed nami, proszę Państwa, kolejni wykonawcy, a właściwie wokalistka. Aleksandra Tocka zaśpiewa nam o tym, że Państwo zresztą posłuchają. Niepokonani. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów. Czy w milczeniu białych, haniebnych flag zejść z barykady?
czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal dać się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny nam pisany jest. Płyniemy przez wielki Babilon, dopóki miłość nie złowi nas. W korowodzie zmysłów możemy trwać niepokonani, nim się ogień w nas wypali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzyć zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Aleksandra Tocka, Niepokonani, proszę Państwa, gorące brawa. Dziękujemy. Olu, brawa, brawa. Akompaniator, także, wspaniale. Mogę Cię prosić na momencik, bo tak przy okazji, proszę Państwa, naszego tutaj spotkania muzycznego chciałbym zapytać zawsze naszych muzycznych gości o kilka szczegółów z ich życiorysu artystycznego, jak zaczynali, jakie są ich pomysły muzyczne i tak dalej, i tak dalej. Niepokonani. Ważny przekaz, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Ważny dla wszystkich chyba, nie tylko tych, którzy schodzą, ale tak w ogóle takie, można powiedzieć, takie credo dla każdego artysty. Myślę, że tak. Dodatkowo nasza interpretacja tego utworu nie wynikała jak z niczego. Tak. Jakby doszliśmy do wniosku, że jest w tym utworze pewien pierwiastek takiej intymności, którą właśnie wydaje nam się, że, a przynajmniej próbowaliśmy przekazać właśnie tym akustycznym wykonaniem, takim minimalistycznym bardzo. Ola, jak na co dzień jest z Twoim repertuarem? Co śpiewasz? Rock jest Ci bliski Twojemu sercu? Ja myślę, że jeśli piosenka ma przekaz, to każda muzyka. Przede wszystkim chodzi o to, żeby muzyka trafiała. Jakby nieważne, muzyka jest jedna i uważam, że jeśli coś trafia, to trzeba to śpiewać po prostu. Artyści są troszeczkę ryzykantami, lubią troszeczkę takich doświadczeń, troszeczkę gdzieś zinterpretować utwór. Z tym się wiąże zawsze ryzyko, bo jeżeli ktoś zna pierwowzór, i to ma go wciąż gdzieś w głowie, zapamiętany ta linia melodyczna, ten głos, ale czasami bywa tak, że ta wersja nowa,
odświeżona w interpretacji innego artysty, nabiera innego smaku i wciąż brzmi, wciąż naprawdę jest tak odbierana właśnie jak ten pierwowzór, jak te pierwsze wersje. I tutaj też pokusiłaś się o takie ozdobniki, żeby troszeczkę tam to dodać znaczy, tej kobiecości. Tak, ale ta piosenka ma bardzo duży ładunek emocjonalny, energetyczny i no i tyle. No. I perfekt. Tak, i perfekt, dokładnie. Ola Trocka, proszę Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci serdecznie. Czekamy na werdykt już za kilkanaście minut, proszę Państwa, ale jeszcze mamy trójkę wykonawców przed nami. Zespół przygotowany. Będzie porcja solidnego rocka. Chłopaki mają już wiosła nastrojone, więc nie ma co czekać, proszę Państwa. Zespół Ornet i wieczorny przegląd moich myśli. Powitajmy gorąco. Można klaskać. Zastanawiam się od wczoraj. Od myślenia aż mnie boli mózg. Kto ma rację w różnych sporach? Tyle sądów, ile piór i ust. Oczy strzela telewizja. Albo niezbyt fabularny film. Nikt do błędu się nie przyzna. Prawdy się nie śpieszy nikt. Czy to moje myśli są? Czy mnie chroni własny dom? Co mi wolno, czego nie? Jak żyć by się? Rodem szyby kaszę ból. Patrzę na kamienny mur. Kiedyś runę głową w dół, ale czy to prawda? Dzisiaj wszystko takie względne. Od moralnych praw. Jedno jest od dawna pewne. Dla bogatych zbudowano świat. Nie dla biednych jest ten lepszy świat. Nie dla biednych zbudowano świat. Czy się dziś zarobić da na pół luksus mego ja? Na rozrzutność kilku zdań i na miłość kilku pań. Czy to ja się zwierzam wam? Czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda?
jeden. Zrobisz ze mną to, co będzie chciał. Sprawiedliwość czeka w niebie, a ja tylko jedno życie mam. A ja jedno życie mam. A ja przecież jedno życie mam. Czy to ja się zwierzam wam? Czy to tylko cisza gra? Jestem tu zupełnie sam, ale czy to prawda? Dziękujemy. Wieczorny przegląd moich myśli i Ornet, proszę państwa. Rokowo, bardzo rokowo. Przez kilka minut dzisiaj w Sędziszowie w wykonaniu zespołu Ornet. Nie wiem, czy uda mi się namówić wokalistę, lidera tej grupy, a już widzę, że już ta gitarę przekazujesz. Może jednak zaglądniesz do mnie na momencik, bo poświęcam odrobinę czasu także na rozmowę. Witam cię serdecznie. Witam cię. Cześć, dzień dobry. Zapraszam. Śmiało, dasz radę. Ornet, czy... Mikrofon dla ciebie. Dobry wieczór. Wszystkie zespoły rozpoczynają swoje granie, śpiewanie, na całym świecie zresztą, od coverów. Czy wy również zaczynaliście chociażby od jakichś piosenek zespołu Perfect? Mieliście taki pomysł? Zespołem Perfect to jest trochę taka przygoda, trochę wyzwanie, żeby zagrać ten utwór na basie i go zaśpiewać. I stąd się wzięła taka, nie wiem, to się młodzież nazywa to challenge. Mhm. Więc któryś z kolegów jest zresztą muzyków Perfectu, mówi, kurde, Ornet, zagrać na basie i zaśpiewać ten numer, to by było coś. Więc przysiadłem i wysłałem kiedyś takie nagranie z pozdrowieniami, zresztą dla zespołu Perfect, dla którejś internetowej telewizji. No i mieliśmy ten utwór przygotowany. Nasze przybycie tutaj było zupełnie spontaniczne, a jakby pracujemy nad swoim materiałem, wydajemy za chwilę drugą płytę w sierpniu i mówimy, kurde, Perfect, to jedziemy. Nie myśleliśmy nawet, jaka jest formuła, bo miał być tutaj jakiś festiwal, koncert i tak dalej i mówimy, informacja poszła, jedziemy wyrwać się w końcu po roku przerwy siedzenia w domu i w piwnicy i nagrywania płyty. Wielką frajdę nam sprawiło wsiąść do samochodu, zobaczyć słońce. Mówimy, jedziemy gdziekolwiek, w ogóle mamy gratę załadowane, jesteśmy uzależnieni po prostu od sceny. Od jak dawna zespół Ornet istnieje, gra? Od 6 lat, w 2015 roku była pierwsza debiutancka moja płyta. Skład się nieco zreformował, Piotr Bzyk-Sokołowski współpracuje nadal ze mną i się tak pracujemy. 13 sierpnia jest premiera płyty. Zresztą ostatni koncert, który zagraliśmy z publicznością, bo była jeszcze taka możliwość, była właśnie w Radiu Rzeszów i na drugi dzień było odcięte wszystko. Podcięli nam muzyką żyły. Pamiętamy. Ale wracamy powoli. Mam nadzieję, że wrócimy z pełnymi salami. To światełko w tunelu to jest dzisiejsze nasze spotkanie. Tutaj w Sędziszowie. Popatrz, jaka publiczność. Nareszcie jest publiczność. Są proszę państwa, na antenie to słychać. Są twarze, to jest naprawdę wielkie. Bez masek. Naprawdę jesteśmy wzruszeni, bo to jest taki moment, gdzie jesteśmy w swoisty sposób uzależnieni od publiczności, od obecności po drugiej stronie. My, dziennikarze radiowi, ale wy także i przede wszystkim artyści. No, grając mnóstwo koncertów, człowiekowi brakuje jednak was. Tej racji. Bez was nie ma muzyki, bez was żyjemy. Granie do samych kamerek nie oddaje tego nam nigdy, tego ciepła, tych rozmów po koncertach, przede wszystkim spotkań, czy w garderobie, czy na ulicy i... No, niestety dostaliśmy srogą nauczkę, będziemy pielęgnować jeszcze bardziej ten dar, który zostaliśmy obdarzeni, czyli muzykę i liczę, że młodzi ludzie też, którzy wchodzą na tą drogę, będą kroczyć dumnie, niosąc rock'n'rolla i pozytywną energię tej muzyki. Proszę państwa, nic dodać, nic ująć. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo zespół Ornet. Jeden z dziesiątki wykonawców podczas dzisiejszego naszego wspaniałego popołudniowego spotkania tutaj w Sędziszowie Małopolskim, ma transmisja na żywo przez kanał YouTube Polskiego Radia Rzeszów oraz na naszej antenie. Proszę nas włączyć na odpowiedniej częstotliwości i słuchać do samego finału, bo w finale werdykt jury i nagrody dla laureatów, dla wykonawców. Czas na numer 9 na mojej liście. Tym razem Michalina Grzybowska. I jeszcze raz głos, ale w jej interpretacji. Warto posłuchać, bo dobre utwory, proszę państwa,
zawsze warto po raz drugi posłuchać, sięgnąć po nie i odnaleźć coś jeszcze ciekawego, innego. Przed Państwem Michalina Grzybowska. Michalina Grzybowska, proszę Państwa, i głos. Zapraszam Cię na chwileczkę do mnie, Michalino. Tak, proszę Państwa, to dziewiąta artystka, która
dzisiaj występuje podczas naszego wieczoru, konkursu na interpretację przebojów zespołu Perfect. Mikrofon dla ciebie. Jak z Trebą? Już minęła? Czy jeszcze? No, tak, trzyma zawsze trochę. Jest jakiś stres, ale... Czy takie miejsca to na co dzień są miejsca, w których występujesz? Czy... Na co dzień nie. A, ale od czasu do czasu? Tak. A największa taka impreza w twoim wydaniu, na której wystąpiłaś? Nie mam pojęcia. Filharmonia Łódzka. No proszę bardzo. Skąd pochodzisz? Z Rzeszowa. Świetnie. Głos. To bardzo ważny utwór, bo to utwór pożegnalny na finał jednej z najpopularniejszych rockowych grup w Polsce. Zespół Perfect właśnie tym utworem w 2021 roku żegna się ze swoimi fanami. Spośród tylu utworów z tych 40 lat, z tych znakomitych płyt, Perfect, Unu, Jestem, Schody, Geny i tak dalej, 30, wybrałaś akurat tę piosenkę. Dlaczego? Ponieważ myślę, że ma piękny przekaz, piękny tekst, no to jest piosenka pożegnalna, więc po prostu, no, urzekł mnie tekst, urzekła mnie melodia, wszystko. Ja pytam też o te rockowe zapatrywania tych, którzy występują. Boże, Ornette śpiewa rocka i gra, to już widać po nich, ale niekoniecznie po tych dziewczynach, które, tak jak ty, które występują, drobnych, widać tę duszę rockową. Chociaż w postaci, jeżeli chodzi o interpretację ballady, tutaj wszystko jest w porządku. Pokusiłabyś się o takie wyzwanie bardziej rockowego utworu zespołu Perfect, na przykład Lokomotywa z ogłoszenia na przykład. Zaśpiewałeś? Myślę, że tak. Tak, śmiało? Nie bałabyś się? Nie. Do odważnych świat należy? Tak. Rozumiem. Na co dzień uczysz się? Uczę się w liceum. Ogólnokształcącym? Tak, w pierwszym liceum ogólnokształcącym. Która klasa? Druga. Druga. A pani od muzyki, pan od muzyki? Jest ktoś taki? No, kto uczy muzyki? W sensie? No, czy się uczysz muzyki w liceum? Nie, w liceum nie. Nie. Więc się pytam, dlatego pytam się też, jak się kształtują te upodobania nie, muzyczne. Nie, to nie jest szkoła muzyczna. No, rozumiem. Kto tak naprawdę zaszczepił w tobie tę miłość do muzyki? Czy to w domu, tak? Myślę, że moja mama. Aha. Tak. Też słuchała Perfektu? Też słuchała Perfektu, tak. Rozumiem. Wspaniale, poszło ci znakomicie. Na ile ci poszło i jak dobrze? Okaże się już za kilkanaście minut podczas ogłoszenia werdyktu jury. Michalina, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za wykonanie zespołu Perfektu utworu Głos. Było znakomite, naprawdę. Brawa publiczności, proszę państwa. Pomalutku, pomalutku. Patryk Mateja już jest przygotowany na spotkanie z państwem i to właśnie Patryk Mateja z zespołem zamyka listę uczestników naszego dzisiejszego konkursu, przeglądu piosenek zespołu Perfect. Właśnie chodzi o interpretację przebojów piosenek tego zespołu. Wszystko gotowe, panowie? Sprawdzam. Jeśli tak, to nie czekajmy. Nie daj się zabić, Patryk Mateja z zespołem. Szanowni państwo, takie rzeczy się zdarzają. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ale nie przejmujemy się. No to idziemy. Nie daj się zabić, śmiercią zarazić. Chcesz się postawić, kartą profilu ludziom kup. Nie daj się zabić. Na tym się sadzisz, raz się zabawisz i już z kościstą wziąłeś ślub. Za mało czadu, za dużo jadu, pieprzony chadu. Co państwo mogło wyczytać? Za mało hajsu, za mało rajsu, za dużo szajsu, by na to kładki jeszcze szpat. Nie daj się zabić, ty dalej chcesz żyć, to ty za mnie leciąc w lat.
na dilera, nie bierze sam nic. On tylko łyka twój smak. Za mało chęci, za dużo nędzy, przeszłości lęki, wędy pieniędzy, bokiem pęk bez przewodnika. Sens nam umyka, jak skóra dzika, tropimy szyby w gęstej mgle. Kto wie, co z nami dzieje się? Kto wie? Kto wie? Kto wie, co z nami dzieje się? Kto wie? Kto wie? Kto wie, co z nami dzieje się? Ja nie! Za mało serca, za dużo mięsa, rośnie agresja, zawiszą pływszyński ryj, za dużo chamstwa, gwałtu i kłamstwa, czas oszukańca, więc jedno sobie w głowę wbij. Nie daj się zabić, gdy dalej chcesz żyć, części zamiennych wciąż brak. Ruską ruletkę nie gdywa się, gdy rany na jutro się ma. Nie daj się zabić, gdy dalej chcesz żyć. Dopalać szybki jak strzał! Dziękujemy pięknie. Patryk Mateja, proszę Państwa, z zespołem. I nie daj się zabić, gorące brawa. Proszę Państwa, tak grają artyści po roku w pandemii. Tak właśnie grają, z taką energią. Znakomicie. Patryk, pozwól tutaj do mnie na chwileczkę. Łyk wody, tak, bo to rockmeni potrzebują. Po takim energetycznym występie. Witam Cię serdecznie, witam. Czołem. No, a ja Cię znałem do tej pory z takich romantycznych utworów. Co się stało? Nic się nie stało, zawsze byłem rockowy. Tak, to dobrze. Słuchaj, zakwalifikowaliście się do tej dziesiątki, 10 wykonawców. Rywalizacja, jak zauważyłeś, spora. Spora. Dlaczego bierzesz udział w takich konkursach? Znaczy, chcieliśmy tak naprawdę zagraliśmy utwór z płyty Jestem, stary utwór i chcieliśmy bardziej uciec od tych wszystkich znanych utworów Perfektu i zagrać po prostu taką starą szkołę. Mhm. A myśleliście o tym, żeby stworzyć na przykład taki repertuar, żeby pokazać taką tą oblicze Perfektu po swojemu, czyli zagrać na przykład na koncertach taki set chociażby z piosenkami Perfektu, żeby przypomnieć jak gra zespół, który przez 41 lat gościł na ustach wszystkich Polaków? Znaczy na pewno dołożyliśmy ten utwór do naszej setlisty na koncertach. I właśnie o tę odpowiedź mi chodziło, tak jest, świetnie. Jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję pięknie. Trzymam mocno kciuki za ciąg dalszy. Już mam nadzieję, że już poza pandemią, że będzie koncertowo, że będzie radośniej z publicznością, a publiczność dzisiaj oklaskiwała również i Ciebie. Patryk Mateja z zespołem, proszę dziękuję Państwa. Dziękuję wszystkim. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, teraz jury udaje się na naradę, by za kilkanaście minut zaprezentować nam swój werdykt. Słuchacze Polskiego Radia Rzeszów, zapraszam do wysłuchania wersji koncertowych zespołu Perfekt na antenie naszego radia, a za kilkanaście minut wracamy z werdyktem jury oraz z nagrodami dla wykonawców.
Sędziszów Małopolski pozdrawia wszystkich Państwa w późne popołudnie piątkowe, piękne popołudnie, bo rockowe i z muzyką zespołu Perfect. To właśnie repertuar tego zespołu, proszę Państwa, dzisiaj na warsztacie wykonawców, dziesiątki wykonawców, którzy pojawili się w tej niecodziennej, niepowtarzalnej rockowej rywalizacji. Czas na ogłoszenie werdyktu jury. Poproszę przewodniczącą jury Elżbietę Lewicką o ogłoszenie wyników narady jury, no i także nagród. Uff, proszę Państwa, to było bardzo trudne doświadczenie, ponieważ tegoroczni uczestnicy konkursu Dinotop 2021 prezentowali niezwykle wysoki, wyrównany poziom. Mieliśmy krótką, niezwykle burzliwą naradę, ale właściwie wszystkie nasze typy się pokrywały. Dodatkowo poprosiliśmy o wyróżnienia dla wykonawców, którzy nie zdobyli tych czołowych miejsc. I tak pozwolę sobie teraz wymienić tych najważniejszych, najwspanialszych, chociaż podkreślam, że zachwyceni byliśmy wszystkimi wykonaniami. Zacznę od wyróżnień. A tymi wyróżnieniami są zaproszenia na koncert w studiu imienia Tadeusza Nalepy, a to studio oczywiście mieści się w Polskim Radiu Rzeszów. Na koncerty własne, osobiste, może autorskie, zapraszamy Sylwię Piotrowską. Sylwio, zapraszamy cię serdecznie na scenę. Magdalenę Białorucką-Ogorzelec. Również zapraszamy, gratulujemy. I Aleksandrę Tocką. Ta trójka zdobyła wyróżnienia, proszę Państwa. Gratulujemy serdecznie. Trzecia nagroda wędruje do zespołu Ornet. Gorące brawa, proszę Państwa. Ornet. A jest to kwota 1000 zł. I realizacja profesjonalnego teledysku, który będzie realizowany w Telewizji Polskiej, oddział regionalny Rzeszów. Pierwszy raz odbieram nagrodę, więc nie wiem, czy zachować. Gratulujemy. Gratulujemy. Na dobry serdecznie. Początek. Gratulacje. Gratulacje. Druga nagroda to 1000. O, przepraszam. Druga nagroda to 2000 zł. Jest to nagroda ufundowana przez burmistrza Sędziszowa Małopolskiego. Jest pan burmistrz. Pan burmistrz Bogusław Kmieć wręczy tę nagrodę, uwaga, uwaga, Walentynie Masłowskiej. Gorące brawa, proszę Państwa. To za jej wersję kołysanki dla nieznajomej, a właściwie dla pewnego nieznajomego. To była niezwykła wersja, prawda, Romku? Gratulujemy serdecznie i zapraszamy. I wreszcie objawi się fantastyczny pianista, który towarzyszył Walentynie. Brawa, brawa, proszę Państwa. Chwila dla reporterów. A tegoroczny konkurs festiwalu Dinotop 2021, w którym słuchaliśmy interpretacji przebojów zespołu Perfect, wygrywa Patryk Madeja z zespołem. Za Nie daj się zabić. Ostatni są pierwszymi tym razem. Ta nagroda to 20 godzin studia nagraniowego, oczywiście w Polskim Radiu Rzeszów, i 2000 zł gotówką. Fajnie, wręczamy że to nagrody. Trzyosobowy zespół będzie się czym podzielić. Prezes Polskiego Radia Rzeszów, pan Przemysław Tejkowski, i dyrektor programowa naszej rozgłośni, pani Edyta Klugwisz, trzymają te vouchery. Patryk Mateja z zespołem. Trzymają statuetkę. Patryk Mateja z zespołem. Wow. Tacy skromni. Zaskoczeni chyba. Nie płaczcie, chłopaki. Wielkie oczy u Patryka, jeszcze większe niż ma w rzeczywistości. Gratulacje. Dziękuję. Gratulacje. Gratulacje. Super. Dziękuję. Świetnie.
Brawo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Dobrego. Drodzy Państwo, prosimy, ażeby wszyscy wykonawcy zebrali się tutaj pod sceną, bo oczywiście bardzo chcielibyśmy uwiecznić Was na zdjęciach. Zapraszamy więc na scenę, a tymczasem oddaję głos prezesowi Polskiego Radia Rzeszów, pan prezes Stajkowski Przemysław. Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie, witam radiosłuchaczy i wszystkich, którzy nas, tych też, którzy nas oglądają. Tych, którzy śledzą nas poza Podkarpaciem za pośrednictwem internetu. Szanowni Państwo, ja wbrew pozorom bardzo się cieszę z tego, że ten festiwal odbywa się tak jak teraz, bo jak Państwo widzą, atmosfera jest wcale nie sztywna, tylko bardzo miła i rodzinna. I chciałem zauważyć, że wielkości festiwalu nie mierzy się wielkością sceny, ilością świateł, a tego, co jest w naszych sercach, tego, co jest w naszych umysłach, przekazem tego, co się publiczności przekazuje, a dzisiaj ten przekaz piosenki zespołu Perfect to była wielka uczta. Bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim wykonawcom. Szczególnie gratuluję zwycięzcom i wyróżnionym. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi za to, że Sędziszów Małopolski po raz kolejny gości ten festiwal w serce Polskiego Radia Rzeszów. Sędziszów Małopolski wrósł, zresztą mamy konotacje różne. Pani dyrektor pochodzi z Sędziszowa. Brawa dla pani dyrektor. I to jest poniekąd jej zasługa troszeczkę, że to się w tym mieście pięknym odbywa. Dziękujemy również telewizji Polskiej Oddziałowi w Rzeszowie, która od lat z Polskim Radiem wspaniale współpracuje i ta współpraca już po raz piąty zaowocowała tym festiwalem. Ustaliliśmy z panem burmistrzem, że oczywiście jeżeli tylko zdrowie ogólnonarodowe i nasze indywidualne pozwoli, za rok spotykamy się na 6. Dinotop Festiwalu w Sędziszowie Małopolskim. A ten festiwal jeszcze będzie miał swoje reminiscencje, ponieważ 28 bodaj sierpnia na zakończeniu Radiu Biwak w uboku takich gwiazd jak Zako Power i Ray Wilson wystąpią zwycięzcy. Brawa dla nich. I jeżeli czas pozwoli i sytuacja pandemiczna, finał, wielki finał tego dzisiejszego dnia też zorganizujemy w późniejszym czasie. Dziękuję serdecznie. Ja myślę, że ostatnie słowo jeszcze powinno wybrzmieć z ust Darka Kozakiewicza, który bardzo przeżywał te wszystkie interpretacje przebojów zespołu Perfect. To było chyba niezwykłe doświadczenie. Darek mówił mi, że uczestniczył w wielu konkursach jako juror, ale nigdy nie oceniał piosenek zespołu Perfect. Jeśli by to zależało ode mnie, to naprawdę wszystkim bym wam dał nagrodę. Jestem naprawdę niezmiernie poruszony wszystkimi waszymi wykonaniami i oby tak dalej. Życzę wam sukcesów i dużo zdrowia i mam nadzieję, że będziecie i zdrowi i będziecie mieli sukces. Brawo, brawo. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim jeszcze raz serdecznie. No i ja zawsze mnie obecność mojej serdecznej koleżanki z pracy Eli Lewickiej onieśmiela i zapomniałem podziękować jurorom, ale kłaniam wam się bardzo serdecznie. Dzięki serdecznie. Brawa proszę państwa i brawa dla państwa, że zaszczycili nas państwo swoją obecnością, że wracamy ponownie do koncertowej normalności. Szanowni państwo, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ten piątkowy wieczór, mając nadzieję na kolejne spotkania. Dziękuję państwu za ten piękny, wspaniały, rokowy, perfekcyjny czas. Romanowsiak, kłaniam się i oddaję głos do studia. Teraz jeszcze pewnie zdjęcia. Szanowni państwo, poprosimy.